25 września w Płośnicy odbył się drugi przegląd orkiestr dętych poświęcony pamięci kapelmistrza Jana Wiśniewskiego. Prowadził orkiestrę w Płośnicy przez wiele lat, z wielkimi też sukcesami na wielu przeglądach krajowych. To, co mnie najbardziej utkwiło sprzed wielu, wielu lat z przeglądu w Ciechanowie, to było pewnie gdzieś 25 lat temu, kiedy jedna z dziewcząt z Płośnicy powiedziała tak, u nas w Płośnicy jest orkiestra strażacka i to jest moje okno na świat. To pokazywało, jakie znaczenie mają te orkiestry w lokalnych środowiskach, a jak dzisiaj słuchamy, jakie utwory, jakie melodie potrafią zagrać łącznie z muzyką filmową, utworami z muzyki popularnej, to widać, że te orkiestry się bardzo zmieniły, a Płośnicano tutaj cały czas utrzymuje bardzo wysoki poziom, ciągle się rozwija. Pani Jadwiga Józefowicz tutaj organizuje tą aranżację, żeby oprócz muzyki było widowisko i pięknie, żeby prezentowały się dziewczyny. To pokazuje, że bardzo są potrzebne takie i spotkania, bo one mobilizują ludzi, ale też i takie aktywne osoby, które potrafią poprowadzić czasami w małej miejscowości bardzo fajny, bardzo dynamiczny zespół. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem do obelisku kapelmistrza Jana Wiśniewskiego, gdzie złożono kwiaty, a wszystkie przybyłe orkiestry zagrały krótki wspólny koncert. Chwilę potem w szkole podstawowej w Płośnicy rozpoczął się przegląd orkiestr dętych. Jest to drugi przegląd, są tutaj wśród nas orkiestry z Kurzędnika, jest orkiestra z Lidzbarka Belskiego, jest Rybna, jest oczywiście nasza młodzieżowa orkiestra dęta. Impreza ma na celu podtrzymywanie tradycji, ponieważ nasza orkiestra jest już orkiestrą z długim stażem i mamy taką nadzieję, że ta orkiestra przyczyni się też do rozsławienia naszej gminy, bo to jest promocja. Wiadomo, że jeżeli młodzież występuje poza granicami powiatu czy województwa, to promuje naszą gminę, a przecież o to nam chodzi, żeby gmina Płośnica była znana w Polsce, a może nie tylko. Sala gimnastyczna Płośnickiej Szkoły była wypełniona po brzegi. Przybyłe orkiestry grały wspólnie kilka godzin, ale przybyli goście czekali do ostatnich chwil. Impreza jest zorganizowana przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy. Jest zorganizowana bardzo dobrze. Widownia, czyli powiedzmy mieszkańcy dopisali, także jestem zadowolony z imprezy. Występy podobały się również prezesowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiaj te orkiestry dęte, orkiestry strażackie są zupełnie inne niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Ta muzyka, repertuar sięga po najbardziej znane standardy światowej muzyki i jak widać są zagrane bardzo fajnie. Tutaj orkiestra z Kurzędnika zagrała taki marsz Witamy w Austrii. Pytałem naszego tutaj specjalistę, pana Mariana Chmielewskiego, który jest takim koordynatorem orkiestr, czy my mamy w Polsce taki marsz Witamy w Polsce i jest to wyzwanie, które stoi przed nami. Myślę, że spróbujemy zainspirować któregoś z kompozytorów, żeby taki właśnie marsz skomponował, który byłby oparty o te nuty, muzykę i melodie, które symbolizują Polskę, a równocześnie był takim bardzo gorącym zaproszeniem do naszego kraju. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, a w encyklopediach przeczytamy kiedyś, że pomysł na taki utwór zrodził się na przeglądzie orkiestr dętych w Płośnicy.